Witam Was bardzo serdecznie w moim dzisiejszym filmiku. Dzisiejszy temat jest odnośnie tego, co mnie motywuje do działania, a szczególnie wchodzeniu na siłownię. Jestem kobietą, która lubi dobrze wyglądać, lubi dbać o swoją sylwetkę. Uważam, że aktywność to zdrowie, żeby być sprawnym, trzeba być aktywnym, trzeba o siebie dbać, to od nas zależy. Miałam w swoim życiu długie przerwy od ćwiczeń, na przykład kiedy byłam w ciąży, wtedy nie mogłam ćwiczyć, przytyłam 32 kg, później miałam kolejne przerwy, czasami mi się nie udaje chodzić na siłownię, ale zawsze pilnuję i próbuję prowadzić zdrowy styl życia. I to wszystko zaczyna się od naszego nastawienia. Tam jest cała nasza moc. Nasze ciało to jedno, ale nasze nastawienie i myślenie to drugie. Musimy wiedzieć, ile jesteśmy w stanie dla siebie zrobić, jak bardzo chcemy zmienić cokolwiek w naszym ciele albo choćby utrzymywać naszą sylwetkę. To od nas zależy, musimy sobie wyznaczyć cel i tego się trzymać. Nikt za nas tego nie zrobi. Ja na przykład po tak długiej przerwie mi też nie jest łatwo wrócić, czasami nawet nie wiem co ćwiczyć, nie wiem jak siebie zmotywować, co ja wtedy robię, wtedy wkracza moje myślenie. Nie poddaję się. Wiem, jak moje ciało będzie reagować, będzie odmawiać posłuszeństwa, będzie mnie wszędzie bolało, będę chciała sobie odpuścić trening w połowie, ale ja się nie poddaję i ja wiem, na ile mnie stać. Jestem silna, że jestem twarda, wiem, że mogę, wiem, że dam radę. Wierzę w siebie, w swoje możliwości. I to jest najważniejsze. Czasami wydaje się człowiekowi, że nie zdoła, że nie da rady. To nieprawda. Dasz radę, musisz w to uwierzyć. Ja tak samo to przerabiałam i nie raz. I dlatego myślę, że mi tak dobrze z tym idzie. Próbuję być w tym zakresie pozytywna. Kiedy udaję się na siłownię, oczywiście nie zaczynam, nie czekam na poniedziałek. Dla mnie każdy dzień jest dobry, żeby zacząć. Dzień wcześniej przygotowuję swoje ciuszki, przygotowuję swoją muzykę, stricte na siłownię, elektroniczną, trance i reggaeton, bo niestety na niektórych siłowniach puszczają taką, która by nas tylko uśpiła. Więc ja muszę mieć swoją muzykę, która mnie pobudzi i mnie zachęci do działania. Rozpisuję sobie trening, jeżeli Wy nie wiecie jak, zapytajcie swojego trenera na siłowni, niech, jeżeli może, Wam rozpisze trening na tydzień albo na miesiąc. Albo też dobrym pomysłem jest zapisać się na jakieś zajęcia, zumby, aerobiku, pośladków, jakiekolwiek Wam przypadną do gustu. Jak zobaczycie całą grupę ćwiczącą, to też zachęca do działania. Wtedy będziecie bardziej zmotywowane, że musicie być zdyscyplinowane. Właśnie w tym jest cały sekret. Moje drogie, też polecam kilka programów na Netflixie, w telewizji, na YouTubie sportowców, gdzie oni opowiadają o swojej przygodzie, o swoich początkach ze sportem. Dla nich też nie było łatwo. Ale im się udało, więc dlaczego nam ma się nie udać? I powiem Wam, że te programy są zachęcające i warto je oglądać. W naszej głowie cała nasza moc. Nikt za nas tego nie zrobi. Jeżeli chcesz coś w sobie zmienić, zmień swoje myślenie. Uwierz w siebie. Pamiętaj, że od Twojej chęci wszystko zależy. Pamiętaj, że dasz radę, że jesteś silna. Jeżeli innym się udało, dlaczego ma Tobie się nie udać? Moja droga, to było wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał albo Tobie się spodobał. Widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie tyle. Do widzenia, pa, pa.